Nadszedł wreszcie ten moment, gdy cały w skowronkach wędrujesz do kasy z chargem 4 pod pachą. Stop, stój! A co jeśli powiemy ci, że możesz wybrać inaczej? Istnieje wiele czynników, które sprawią, że ten konkretny model urządzenia będzie dla nas tym jedynym, ulubionym. Do obiektywnych uwarunkowań należą parametry techniczne, np. głośność, czas pracy na baterii czy rodzaj oraz ilość zastosowanych złączy. Oczywiście są też czynniki subiektywne. Należą do nich design lub np. brzmienie. Zastrzegam więc na wstępie, że poniższy materiał jest w dużej mierze wynikiem moich własnych preferencji oraz spostrzeżeń. Jeżeli szukasz wodoodpornego, zbudowanego jak czołg głośniczka, twój wybór może paść na któregoś JBL-i. I nic dziwnego. Amerykański producent posiada sporo ciekawych urządzeń w swoim portfolio. Tu pojawia się zazwyczaj pytanie, który głośnik jest dla mnie? W ubiegłym tygodniu na kanale zamieściłem recenzję Flipa 5. Dziś zastanowimy się, czy warto dopłacić do droższego chargera. A może to właśnie najmniejszy z serii, Flip, okaże się lepszym zakupem. Zaczynajmy. Oba głośniki są kontynuacją znanych i sprawdzonych linii produktów. JBL Flip 5 gabarytami znacznie ustępuje większemu bratu. Przy wymiarach 181x69x74 mm waży zaledwie 540 gramów. Charge 4 to już inna kategoria zawodnika. Głośnik mierzy sobie 220x95x93 mm i jest prawie pół kilograma cięższy od Flipa 5. Design obu urządzeń, a także dobór użytych materiałów oraz wykonanie są do siebie bliźniaczo podobne i niezmiennie stoją na najwyższym poziomie. W obu przypadkach dla zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony zastosowano te same sprawdzone rozwiązania. Głośniki chronione są drucianą siatką okalającą korpus, pod którą znajduje się materiałowa wyściółka. Urządzenia oczywiście posiadają kilka drobnych różnic w budowie. Zarówno Charge 4, jak i jego młodszy kuzyn mogą pochwalić się certyfikatem IPX7. Oznacza to, że obydwie konstrukcje są odporne na zalanie oraz półgodzinne zanurzenie. Są również pyłoodporne, a więc doskonale zniosą pracę w nieco cięższych warunkach, np. w garażu czy na biwaku. Testowane przeze mnie JBL-e nie posiadają mikrofonów, a więc nici z odbierania połączeń. Głośniczki oferują właściwie ten sam poziom kontroli nad funkcjami muzycznymi. W obu przypadkach do dyspozycji mamy przyciski sterujące odtwarzaniem, pauzą, pomijanie ścieżek czy regulację głośności. Dodatkowo każde z urządzeń wyposażono w przycisk umożliwiający synchronizację z wieloma głośnikami połączonymi wzajemnie ze sobą. Niestety nie wiedzieć, czemu producent zrezygnował ze standardu Connect Plus na rzecz nowego odmiennego rozwiązania pod nazwą Party Boost. Jest to dziwny i z punktu widzenia użytkownika szkodliwy zabieg. Nowszy Flip 5 używający Party Boosta nie połączy się z Chargem 4, który wykorzystuje interfejs Connect Plus. Układy przycisków zarządzających głośnikami są różne. W Charge'u wszystkie manipulatory umieszczono na górze urządzenia w jednym rzędzie. We Flipie dla odmiany podzielono je na dwie grupy. Dwa przyciski, on-off oraz parowanie osadzono na plastikowej listwie biegnącej wzdłuż konstrukcji. Manipulatory odtwarzania poziomu głośności, a także przycisk Party Boost rozplanowano w innej części głośniczka. Nie jest to wielkie halo, wspominam jednak o tym zobowiązku. Choć mimo wszystko w tej kwestii wolę rozwiązanie zastosowane w Charge 4. Mniejszy z braci nie posiada fizycznej podstawki, przez co jest nieco mniej stabilny. Do pewnego stopnia sprytnym rozwiązaniem okazał się dodatek w postaci paracordu, dzięki któremu nie tylko zawiesimy głośnik w jakimś fajnym miejscu, lecz również zablokujemy mu możliwość niekontrolowanego przemieszczania się po powierzchni. Nie wiem, czy inżynierowie właśnie taki mieli zamysł. Cóż, ja z niego korzystam dość często. Obydwa urządzenia posiadają wskaźniki poziomu naładowania swoich ogniw. I o ile podoba mi się podświetlony pasek na boku Flipa 5, o tyle zastosowanie pojedynczych kropek w Charge 4 uważam za bardziej praktyczne. USB typu C to już w znacznej mierze standard, jeśli chodzi o urządzenia mobilne. Nie dziwi zatem obecność tego interfejsu na pokładzie testowanych urządzeń. Większy z głośników dysponuje dodatkowo złączem USB-A, za pomocą którego przeistoczy się w powerbank. Pod gumowaną klapką Charge'a mającą na celu ochronę złącz przed wilgocią znalazło się jeszcze miejsce dla wyjścia AUX. Flip 5 natomiast posiada jeden jedyny port, właśnie USB typu C. Ponieważ jest on wodoodporny, nie ma konieczności zabezpieczania go gumową pokrywą. I takie rozwiązanie jest chyba dużo lepsze niż w przypadku Charge'a 4. Jest proste i nie narazi głośniczka na uszkodzenie. Wielkość naszych dwóch JBL-i ma bezpośrednie przełożenie na czas ich pracy. Może nie tyle zresztą wielkość samych głośników, ile ich ogniw zasilających.
Większy z nich, Charge 4, dysponuje baterią o pojemności 7500 mAh, co zapewnia około 20 godzin ciągłego odtwarzania. Urządzenie naładujemy od 0 do 100% w 5,5 godziny. W przypadku Flipa 5 odsłuch dźwięku potrwa jakieś 12 godzin. Baterię zaś naładujemy w 2,5 godziny. Oczywiście rozmiar urządzeń ma również wpływ na wielkość pasywnych membran zastosowanych w obu głośniczkach. Jak się domyślacie, Charge 4 dysponuje większymi z nich. Natomiast stylistyka gumowych dekli u wylotu głośników została w przypadku obu konstrukcji ujednolicona. Przyznam szczerze, że jeśli chodzi o brzmienie testowanych urządzeń, to mam bardzo mieszane uczucia. Obydwie konstrukcje nastawione są na granie basem. Po maluchu, jakim jest Flip 5, oczekiwałem nieco słabszych osiągów. Okazał się jednak zaskakująco dobry. Chciałem w tym miejscu dodać jak na swój rozmiar, ale nie. Stawia pod ścianą większe od siebie głośniczki. Flip 5 brzmi zawadiacko. Bas jest pełen energii. Intensywny, ale świetnie kontrolowany. Soczysty, ale nienachalny. Dobrze współbrzmi ze średnicą i tonami wysokimi. Chce się go słuchać bez końca. Początkowo myślałem, że to Charge 4 będzie moim naturalnym wyborem. A tu taka niespodzianka. Nie zrozumcie mnie źle. Większy JBL gra nieźle, dopóki nie postawimy obok niego Flipa 5. Bas Charge'a jest głębszy za sprawą potężniejszych membran. Nie jest jednak aż tak żwawy. Jakby nieco się spóźniał. Tony wysokie raz są dobrze słyszalne, a kiedy indziej chowają się za tonami niskimi. Brak tu kontroli nad całością brzmienia. Pod tym względem jestem lekko rozczarowany. Zanim jednak przyjdzie czas na podsumowanie, posłuchajmy obydwu urządzeń. Jak już wspomniałem na wstępie, istnieje wiele czynników mających wpływ na podejmowane decyzje co do zakupu konkretnego sprzętu. Gdy stałem przed półką sklepową, spoglądając na głośniki JBL-a, moim pierwszym odruchem było sięgnięcie po Charge'a 4. Duże, masywne urządzenie zapowiadało znakomity dźwięk z mnóstwem dodatkowych funkcji. Mały Flip chował się nieśmiało za większego brata. Urządzenia testowałem przez ponad miesiąc. Moje nastawienie wobec głośników stopniowo ulegało zmianie. Nadal bardzo chwalę sobie Charge'a 4 za wygląd, bezkompromisowe wykonanie oraz dodatkowe bajery. Gdy chcę jednak posłuchać muzyki, wybieram Flipa 5, który ma jeszcze tę przewagę nad większym JBL-em, że da się schować do kieszeni mojej kurtki. Mam nadzieję, że moje krótkie porównanie głośniczków nieco pomoże Wam w wyborze sprzętu. I pamiętajcie, w tym konkretnym przypadku nie kierujcie się jedynie rozmiarem. Zwyczajowo pozdrawiam Was, zachęcając do subskrybowania naszego kanału. Piszcie, jakie macie doświadczenia z prezentowanymi głośniczkami Bluetooth. To tyle z mojej strony. Do miłego, cześć!